Microsoft Forms to proste w użyciu narzędzie służące do tworzenia formularzy, ankiet czy testów. Aplikacja została stworzona na potrzeby edukacyjne, jednak jest już udostępniana dla użytkowników komercyjnych. Będąc zalogowany w usłudze Office 365, kliknij w ikonkę aplikacji Forms, aby ją uruchomić. W tym miejscu możesz stworzyć nowy formularz lub nowy test. Kliknij w nowy formularz. Następnie wpisz tytuł swojego formularza, a następnie, jeżeli chcesz, dodaj do niego opis oraz obrazek. Po uzupełnieniu poszczególnych informacji, kliknij w Dodaj pytanie, co spowoduje wyświetlenie opcji. Dla pierwszego pytania wybierz opcję Wybór. W ten sposób respondenci będą mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie poprzez wybranie konkretnej odpowiedzi. Do każdego pytania możesz dodać obraz lub wideo. Ponadto możesz dodać więcej opcji wyboru, a klikając w Dodaj opcje inne, respondenci będą mogli wprowadzić inną odpowiedź. Dodatkowo możesz zaznaczyć opcję wielokrotnego wyboru oraz że odpowiedź na to pytanie jest wymagana. Pytanie możesz skopiować, usunąć oraz zmienić jego kolejność, a klikając w wielokropek dodać podtytuł lub ustawić kolejność losową opcji. W następnym kroku dodaj pytanie z odpowiedzią tekstową. W tym przypadku możesz wykonać podobne czynności jak we wcześniejszym pytaniu, a dodatkowo możesz ustawić długą odpowiedź. Ciekawą opcją, która pojawia się po kliknięciu w wielokropek, są ograniczenia. W ten sposób możesz ustawić, że odpowiedź musi być liczbą i spełniać określone warunki. Dodaj kolejne pytanie, na które odpowiedzią będzie ocena. Jest ono szczególnie przydatne wtedy, gdy chcemy poznać na przykład opinię uczestników na temat szkolenia. Możesz ustawić 5- lub 10-stopniową skalę w formie gwiazdek lub liczb oraz dodać do niej etykiety wyjaśniające poszczególne wartości, na przykład, że jedna gwiazdka to bardzo słabo, a 5 gwiazdek to bardzo dobrze. Ostatnią opcją jest data, która powoduje, że respondent musi wskazać w odpowiedzi konkretną datę. Gdy Twoja ankieta jest już gotowa, to możesz wybrać dla niej motyw, a klikając w podgląd możesz zobaczyć, jak będzie się ona prezentować respondentom na komputerze oraz urządzeniu przenośnym. Zobacz, jak stworzyć test w Microsoft Forms oraz czym różni się on od formularza.